I to tu. I znowu wkazana nam jest mapka roku 600. Tylko uważajcie, grasują tam silne bestie. Pora zmykać. Tęczowa muszla przyda się niesamowicie. Nieźli są tacy narwańcy. Na razie niesamowicie przydatna tęczowa muszla. Zobaczycie po co. W każdym razie idziemy znowu do hotelu oraz tak. Proszę bardzo, jestem trochę zajęty, więc właściwie od mojej żony. Wyśpimy się. 10 G za nas, tak dobra. I idziemy do domu tego stolarza. Trochę ma tu. Mojego męża nigdy nie ma domu. Więc każą kto to żoni. Następnym razem łop w machę! Ta, świetna konwersacja. Całe jego narzędzie? Chwileczkę. O, tu są. Nie wiem, czy to wyjmuję z lodówki, czy z nadlodówki, czy z tej szafki na kurze. Zdobyłeś jedne narzędzia. I idziemy. I idziemy do stolarza w średniowiecznej wiosce Horas. Mamy dość blisko tutaj pocha, więc możemy jakby coś się ten... Macie tu jakieś narzędzia. Wspomożecie biedaka? Tak. Wielkie dzięki, teraz mogę wrócić do pracy. Idziemy do... Tutaj musi... O! Dziękuję za przyczynienie mi tych narzędzi. Teraz wreszcie mogę się zabrać do pracy. Chyba zacznę od ruin. Dalej lenie. Tak jest, szefie. Jak widać, to muszą być jego uczniowie. Idziemy za nim. Ponieważ może naprawić parę dziur. Skończyliśmy. Nie skończyliśmy. Blach, blach, blach. Wy nie dojdy. Nie dojdy. Naprawdę, no. Patrzcie, jest tu wielka dziura. Są gruzy. Tutaj kolejna dziura. I tego naprawdę nie da się naprawić. O, tu już nie ma dziury. Naszym celem jest tu oczywista... jest to sprawa... wyeliminowanie wszystkich potworów. O kurczę, to nie koniec. No o, to już powinien być koniec. I dobrze. Jeden lapis, Sever osiąga wyższy level, Frog osiąga wyższy level. Czyżby Sever był... Jest już level 40. Jak się cieszę, że już pokonałem Spekia. Otóż Spekio, z tego co wiem, tak znowu zwiększa swoją... zmienia swoją formę. Rzućmy rok na martwego. Później światłość i wodę 2. No pudło! Ajla! Tak jest, bardzo dużo tutaj da się zdobyć punktów doświadczenia, bardzo dużo też punktów zdolności. Przechodzimy przez te drzwi. Dziura! Jak zapewne możemy się domyślić, kolejny martwy. Niż nie wierzę. Naprawdę. O! I do jeden eliksir, świetnie. Przebrnąłeś przez kolejną walkę z prędkością rzutowca. No więc wracamy. Teraz ten partacz ma nam naprawić to, co wyczyściliśmy. Idziemy do jego chaty i... 2000 G? Przynieśli narzędzia! To powinieneś dla nas to zrobić za darmo, partaczu jeden. Nie dość, że zostawia wszędzie dziury, to jeszcze żąda... Za zostawianie dziur żąda od nas kasy.
No ładnie. Dla kaprysu zmienię froga za sfera. Dobra, tak, tak. I teraz miejsce po lewej jest dostępne. Czyli to. Tak to. I tu jest skrzynka, w której znajduje się hipereter. Idziemy. Powoli kroczymy frogiem. I mamy nagrobek. Spoczywa Cyrus, głupiec, który odważył się zmić z Magusem. Cyrusie, powróciłem. Dotrzymam danego ci słowa. Oho. Jakieś niebieskie światło. Cyrus, wow. Cyrus. Glenn, dziękuję, że przyszedłeś. Drogi Cyrusie, pewnie zawiodłeś się na mnie. Przeciwnie, zeszłeś daleko, mi przyjacielu. Kiedy Magus mnie pokonał, pomyślałem o tych wszystkich ludziach, których opuściłem. O królu Guardia, królowej linii i oczywiście o tobie. Cyrus. Twoje umiejętności i poświęcenie są wspaniałe. Teraz, kiedy wiem, że są pod dobrą opieką, mogę w spokoju odejść. Żegnaj, przyjacielu. Cyrusie, poczekaj. Ja... I tak oto Cyrus znika po raz ostatni. Królowa, opiekuj się królową Lin. Żegnaj, Glenn. Cyrusie! Wybacz, Cyrusie. Masamune? Musi się... Wow. Masamune. Lata! Naprawdę lata! Dokładnie. O, Masamune. Te dwa knypki. Zadziwiające, rzeczywiście. Ta moc pochodzi chyba od bohatera. Trochę to metafizyczne, że... Co? Niby dobre, nieważne. Tak, dusza ponad ciałem, Mune. Moja dusza? Idziemy na całego. Pełna moc. I tak oto łączą się Masa i Mune, żeby stworzyć jeszcze potężniejszy miecz Masamune. O, tak! Tutaj może szukać po prostu doskonała, adekwatna do chwili... W ogóle, Chrono Trigger ma potężny, wspaniały soundtrack. Potężna siła tryska z niego. Ach, prawdziwa osobowość Masamune. Cyrusie, twoje marzenia spełnić obiecuję. Jakież smutne pożegnanie. Naprzód! Tu spoczywa Cyrus, pomszczony przez swego przyjaciela Glena. Tak jest. I Masamune jest teraz na ostateczną bronią froga. I... Skoro jest taka ostateczna, to mogę mu też ostatecznie założyć medal bohatera. No to idziemy. Ale jeszcze nie czas, aby zmywać się stąd na dobre. Mamy jeszcze jedną miejscówkę, która musi być naprawiona przez tego partacza. Chcecie naprawić? Tak, 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 dobra. Idźcie już, róbcie robotem, mamy dość dużo kasy, zapłacimy za wasze nieudacznictwo. Tak, tak. Idziemy na górny poziom ruin. Nie, 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 nie byliśmy tutaj, dobra. Są naprawione i tu jest skrzynka i tą skrzynkę zostawimy do, w spokoju do roku... tysięcznego, ale... Jak dobrze mówię. Więc teraz... Widzicie, to jest moc Masamune i... Czas rzucić urok.
pudło. Żniwiarze nic nie robią, tylko pudłują. Partacze. O, ile osiąga wyższy level. Kurczę. O, bazer.